Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć. Dziś mam deszczowy poranek, stąd moja kurteczka. Deszczyk jest taki, jak to u nas charakterystyczny. Drobniutki shower, tak drobniutki, że aż przyjemnie rześko. I ma się wrażenie, że raczej stoi w powietrzu niż spada z góry na dół, a czasami z dołu do góry. Deszczyk nie przeszkadza, jest przyjemny. Dziś mamy 10 czerwca i 10 infografika prowadząca do kursu CCSIF, czyli podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, Corporate Security Intelligence, z którą możesz zapoznać się na Instagramie, Facebooku bądź na LinkedIn. Serdecznie zapraszam. Tematem przewodnim jest benchmarking. I to, myślę, jest właśnie fantastyczny dzień na to, fantastyczny nasz spacerek poranny, aby powalczyć ze smokami, a konkretnie to z jednym, czyli z potężnym mitem, jaki funkcjonuje w biznesie na temat tego, czym jest benchmarking, czym jest benchmark. Rozmawiałem naprawdę z wieloma osobami, toczyliśmy mnóstwo bojów i dyskusji i jedno, co mogę stwierdzić, to benchmarking jest bardzo niewłaściwie rozumiany. Znaczy, często się zdarza tak, że wielu ludzi, mówiąc nawet o benchmarkingu, no nie powiem ucząc czy szkoląc, bo tego nie spotkałem, ale wielu ludzi, mówiąc o benchmarkingu, wydawałoby się znających tematykę, jednak kompletnie nie rozumie, czym benchmarking jest i myli pojęcia. Podstawowa pomyłka polega na tym, że zastępczo stosuje się słowo benchmarking bądź kopiowanie. Benchmarking kopiowaniem nie jest, kopiowanie rozwiązań, tak? Kiedy słyszę, że przykład benchmarkingu, że na przykład Chińczycy, tak? Że cała ich gospodarka, cała ich technologia nowoczesna, która tam jest, polega na tym, że zostało to wszystko skopiowane i że to właśnie benchmarkingu należy się wystrzegać. Ja nawet coś takiego pamiętam, znalazłem dawno temu w tej książce Martineta wywiad ekonomiczny w 99 roku, wydana książka, przetłumaczona na język polski, to francuska szkoła wywiadu ekonomicznego, wywiad gospodarczy przetłumaczona na polski. I tam jest ostrzeżenie przed stosowaniem benchmarkingu, ponieważ domyślnie właśnie chodzi o kopiowanie. Absolutnie, w ogóle benchmarking tym nie jest. Benchmarking polega na czymś zupełnie innym. Nie kopiujemy. Nie kopiujemy, poszukujemy własnego rozwiązania i wdrażamy własne rozwiązanie. To nie jest prosty temat, bo zastanawiałem się nad nim wczoraj wieczorem, jak mam go wyjaśnić, i postaram się prostymi słowami, ale całe moje rozważania będą musiały przejść od początku do końca i na pewno dziś muszę się posiłkować moją checklistą, dlatego że chciałbym dla porządku logicznego wywodu i przede wszystkim chciałbym, żebyś zrozumiał, czym benchmarking naprawdę jest. Ok? To zacznijmy od początku. Benchmarking. Ale trawę mi tu wycięli, nawet nie wiedziałem wczoraj. O, benchmarking to strategiczna analiza porównawcza. Jest to taka twórcza metoda wykorzystywania najlepszych wzorców i praktyk, które istnieją na rynku. Niekoniecznie tylko od konkurenta. Choć no hasłowo tak się mówi, tak? Ale ja to wszystko później wyjaśnię, także nie przejmuj się tym, że to może brzmi troszeczkę czarodziejsko i niejasno. Benchmarking charakteryzuje systematyczność. Jest to sposób zarządzania. Systematyczność, co służy samodoskonaleniu biznesu, organizacji. Skoro systematyczność, to mamy do czynienia ze stałym gromadzeniem danych i stałym poszukiwaniem lepszych rozwiązań. To jest taki trochę nauk biznesowy. Benchmarking dotyczy tak naprawdę dwóch kwestii. Pierwsza, jaki jest stan obecny? I druga,
czy potrzebna nam jest zmiana? Na te dwa pytania, zagadnienia ciągle poszukujemy odpowiedzi. Po to benchmarking służy. Z wywiadowczego punktu widzenia jest to metoda pozyskiwania kluczowych danych. Kluczowych danych. Dlaczego się opłaca? Dlatego, że oszczędza czas, oszczędza środki, nie tylko finansowe. Dlatego, że zmniejsza ryzyko i pozwala na szybsze i prostsze osiąganie podobnych efektów i celów. Jeśli chodzi o owe cele, to jest ich naprawdę wiele. Oprócz tego podstawowego, tak, doskonalenia i znalezienia lepszego rozwiązania. Po pierwsze, tak szczególne cele, a może szczególny wpływ dla organizacji, nie wiem. Po pierwsze, nieustanna nauka. Nieustanna nauka całego biznesu, całej firmy na błędach i sukcesach konkurenta. Po drugie, uzyskiwanie w ten sposób, uwaga, przewagi konkurencyjnej. Benchmarking pozwala bowiem na wiele rzeczy, ale szczególnie istotne jest to, że uzyskujemy świeżą, taką nowiutką perspektywę, która stanowi inspirację do poszukiwania twórczych rozwiązań. A drugą taką korzyścią, tak, o korzyścią, to świetne jest, unikamy pułapki samozadowolenia. Unikamy pułapki ograniczenia własnymi schematami myślenia, własnymi schematami działania, jakimś nastawieniem już, które posiadamy. To jesteśmy w stanie złamać. A to zapewne, znaczy myślę, że rozumiesz, jak jest istotne, że nagle widzisz coś z innego zupełnie punktu widzenia, widzisz zupełnie inne nowe możliwości. Rodzajów benchmarkingu jest bardzo wiele. Ale z wywiadowczego punktu widzenia istotny podział jest bardzo prosty na dwa. Benchmarking dobry i niedobry. Wiecie, to był żart. Tak naprawdę chodzi o benchmarking wewnętrzny i benchmarking zewnętrzny. Benchmarking wewnętrzny to jest ten benchmarking, który odbywa się w środowisku wewnętrznym firmy. Ja się teraz zastanawiam, za chwileczkę przerwę mój wywód, bo zastanawiam się, czy ja Ci powiedziałem w ogóle, co to jest benchmark. Benchmark to jest ten wzorzec, który sobie dobieramy u konkurenta, tak? I wzorzec, i konkurenta, tak w cudzysłowie traktuj. Ale benchmark to jest ten wzorzec, który wybieramy sobie u konkurenta, ten punkt odniesienia, punkt porównawczy. Choć, jak będę Ci mówił o etapach, zobaczysz, czym jest ten wzorzec, ten punkt porównawczy. O, wracam do benchmarkingu wewnętrznego. Benchmarking wewnętrzny odbywa się, i widzisz, jest już ciemno, bo pada deszcz i jesteśmy pod drzewami. Chwila, wracam w jasne rejony mocy. Benchmarking, przekładam Cię teraz. Benchmarking wewnętrzny dzieje się w środowisku wewnętrznym. Nie wiem, czy Ci do tej pory opowiadałem. Bardzo krótko, taka płaszczyzna walki konkurencyjnej, na której odbywa się walka konkurencyjna, składa się z dwóch środowisk zasadniczo. Ze środowiska wewnętrznego firmy, czyli tego wszystkiego, co się dzieje w firmie, tak? Procesy, ludzie, wszystko. Firma, wszystkie rzeczy materialne firmy i tak dalej, procedury, technologie, co chcesz. To jest środowisko wewnętrzne. Natomiast jest jeszcze środowisko, przepraszam, otoczenie konkurencyjne, bliższe i dalsze. Bliższe, to już Ci mówiłem, to jest to, w którym między firmą a tym otoczeniem następują bezpośrednie sprzężenia zwrotne, czyli klienci, czyli konkurenci, czyli interesariusze, dostawcy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i środowisko dalsze, czyli już czynniki, które wpływają na to, jak się prowadzi nasz biznes, czynniki polityczne, czynniki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i tak dalej, i tak dalej. Tego nie będziemy roztrząsać, natomiast benchmarking wewnętrzny odbywa się w środowisku wewnętrznym firmy. Na czym to polega? Polega na tym, że... Chwila, spróbuję zebrać myśli. Porównujemy wydajności, funkcjonalności, funkcje, role, stanowiska, no nie wiem, przyjęte metody, przyjęte rozwiązania, procedury i tak dalej, w ramach jednego biznesu, jednej firmy, naszej, w ramach środowiska wewnętrznego. Oznacza to, że na przykład porównujemy wydajności, role, funkcje i tak dalej, pomiędzy dwoma działami.
tak, patrzę, jak to robimy, opowiem zaraz. Porównujemy między dwoma działami, kropka. To jest benchmarking wewnętrzny. Benchmarking zewnętrzny, robimy to samo, ale w środowisku zewnętrznym, tak, w tym naszym, konkretnie w bliższym mikrootoczeniu, czyli wybieramy sobie tego naszego, w cudzysłowie, znowu już mówię, zaraz wyjaśnię, dlaczego konkurenta, znajdujemy, znaczy identyfikujemy wzorzec, i, a właściwie go ustalamy, i dokonujemy porównania pomiędzy benchmarkiem a naszą firmą, szukając rozwiązania. Czy to jest działanie legalne? Co do zasady tak, ale to zależy. To zależy. Dlatego, że po pierwsze musimy uważać na ochronę własności praw intelektualnych. To po pierwsze. Po drugie, są takie kwestie prawne, związane na przykład z tajemnicami gospodarczymi, które mogą stanowić bardzo, ale to bardzo poważne przeszkody w uzyskaniu wiarygodnych wyników tej analizy porównawczej. Są rzeczy, których możemy nie odkryć, nie móc odkryć lub wiedzieć, a ponieważ stanowią tajemnicę gospodarczą, no to uważajmy, żeby się nie wplątać w jakieś bezsensowne procesy sądowe. Na to trzeba uważać. Co do zasady, tak. Szczególnie, właśnie, teraz mówiłem wcześniej o tym, że konkurent jest w cudzysłowie. Dlaczego? Dlatego, że o ile benchmarking wewnętrzny jest niemal stuprocentowo zgodny z prawem, ale bywają również wyjątki, dlatego, że jeżeli przejęliśmy jakąś firmę, może się okazać, że niektóre kwestie chociażby stanowią, zamiast ochrona praw intelektualnych, i nie możemy jej wyciągnąć do innej firmy, która jest w ramach naszego, na przykład holdingu. No to są kwestie już zawiłe, nie dotyczą tego, żeby wyjaśnić, czym jest benchmarking. Natomiast mówiłem również o konkurencie, w cudzysłowie. Aby benchmarking był, nie mieć problemów w zgodności z prawem, warto benchmark przeprowadzać z firmami, z którymi współpracujemy, z tymi firmami naszymi przyjaznymi, które są po naszej jasnej stronie mocy. Z tą firmą będziemy wymieniać informacje. Ona będzie o tym wiedziała, ona też prawdopodobnie będzie ten benchmark przeprowadzała i informacje z nią będziemy wymieniać według ściśle określonego scenariusza oraz według konkretnych, jasnych, klarownych reguł, które wzajemnie ustalimy. Postępujemy wobec siebie fair. I zasadniczo na tym polega analiza porównawcza. Teraz tak, benchmarking krok po kroku. Zazwyczaj różni autorzy, różni szkoleniowcy przekazują różną ilość kroków, etapów, bo kroki i etapy to jest coś innego. Różną ilość etapów, które składają się na ten proces analizy porównawczej. Ja uważam, że są takie cztery. Przy czym właśnie w ramach tych czterech jest cała liczba kroków, a w ramach te kroki to takie nasze checklisty lub jedna wielka checklista albo ileś tam mniejszych checklist, które po kolei się odhacza. Zrobiliśmy. Natomiast te wszystkie czynności, które składają się na benchmarking, można podzielić na cztery główne etapy, czyli identyfikację, analizę, integrację i wdrożenie. I to jest cały proces. A co teraz jest w tych poszczególnych etapach? Identyfikacja bardzo ważna. Jeżeli schrzanimy coś na etapie identyfikacji, no to już możemy się pożegnać z dobrym, wiarygodnym wynikiem analizy porównawczej, benchmarkingu. Identyfikacja na tym etapie, to jest etap przygotowania. Na etapie tego przygotowania tworzymy... ludzie znowu chodzą, a deszcz. Na etapie tego przygotowania tworzymy zakres, formę, przyjęte metody, a przede wszystkim przedmiot porównania. I w tym momencie muszę Ci powiedzieć, żeby Ci opowiedzieć, jak przebiega, nie jak przebiega, tylko na czym polega zasada analizy porównawczej benchmarkingu, muszę Ci wyjaśnić, że istnieje coś takiego jak KPI, Key Performance Indicators, czyli kluczowe wskaźniki efektywności. Tych kluczowych wskaźników efektywności istnieje bardzo wielu. My je tworzymy oczywiście,
i tych kluczowych wskaźników efektywności może być bardzo wiele. Nie wykluczam, że bardzo dobrze znasz je, niektóre ich rodzaje, prawda? Często w firmach mamy, ten sprzedawca jest lepszy, ten gorszy na podstawie jakichś kryteriów. Te kryteria to są właśnie kluczowe wskaźniki efektywności. Kluczowe wskaźniki efektywności, o których mówię tu teraz przy benchmarkingu, no to są takie same, czy prawda, bardzo porównywalne do tych, z którymi będziemy mieli do czynienia przy strategicznej karcie wyników. Tak, jest coś takiego, to jest to genialna metoda, którą ja zaliczam do mapowania strategicznego, ale to nie jest temat dzisiejszy. Niemniej jednak, kluczowe wskaźniki efektywności. Jest to o tyle istotne przy kolejnym etapie, czyli przy analizie. Analiza, no to jest przeprowadzenie całego badania, tak? Chodzi o to, że ustalamy KPI dla nas, dla naszej firmy. Ustalamy KPI dla wzorca, dla naszego benchmarka, dla tego w cudzysłowie konkurenta, dla tego przedmiotu, który badamy. I następnie porównujemy i szukamy tej różnicy, która jest pomiędzy KPI naszymi, a KPI konkurenta. I potem cała praca polega na tym, żeby znaleźć, a dlatego jest to praca twórcza, znaleźć rozwiązanie na zmniejszenie tej różnicy. Zmniejszenie tej różnicy oznacza wprowadzenie zmian na lepsze, doskonalenie organizacji. I to jest clue, to jest istotą benchmarkingu. Twórcze poszukiwanie rozwiązania w wyniku przeprowadzenia strategicznej analizy porównawczej, jaki jest benchmarking. Etap następny, to jest etap integracji. Integracja polega na podsumowaniu tej analizy danych, na projektowaniu tych twórczych zmian. Strasznie podkreślam słowo twórczych, ale tu właśnie o to chodzi. To się tak odbywa. No i na raportowaniu. Na raportowaniu. Dlaczego? Dlatego, że czwartek, ostatni etap, to jest etap, który odbywa się już na poziomie, znaczy całej firmy, ale decydentów, kierowników, kierownictwa. Po to jest raportowanie, bo trzeba podjąć decyzję. Wdrożenie dotyczy zmian. A żeby wdrożyć zmiany, to w tym musi uczestniczyć cała firma od szczytu począwszy. I za tymi zmianami muszą optować. Przy czym zmiany oczywiście mogą być krótkotrwałe, szybkie, doraźne, chociażby przestawienie biurek w salonie sprzedaży, tak? Zmiany mogą być bardzo doraźne, szybkie. Natomiast są również zmiany, no, długotrwałe, zmiany strategiczne. Tutaj decyzje są bardzo istotne, wiążące. Pomoc, popieranie tych zmian, entuzjazm ze strony kierownictwa, o jest lepiej, jaśnie, jest bardzo, bardzo ważny. Na czym polega etap wdrażania w takim wypadku zmian? Jak już powiedziałem, krótkotrwałe, długotrwałe, natomiast wdrażanie to nie wszystko na tym etapie, ponieważ również kontrola wdrażania, no i ustalanie kolejnego benchmarka. Dlaczego? Ponieważ benchmarking jest procesem stałym. Stałym, to jest ciągłe doskonalenie naszego biznesu, naszej organizacji. Ojej, jak ja już długo dzisiaj długo mówię. To jest wszystko, co chciałem Ci na dzisiaj powiedzieć. Chciałem strasznie odkłamać mit benchmarkingu jako kradzieży jakiejś, złodziejstwa technologii czy czegokolwiek. To nie jest kopiowanie konkurencji, jest to poszukiwanie najlepszych wzorców i szukanie twórczych rozwiązań dla naszej organizacji. To nie ma nic wspólnego z kopiowaniem. Zapomnijmy, że benchmarking to jest złodziejstwo. W żadnym wypadku tak nie jest. To jest bardzo precyzyjne narzędzie. Fantastyczna, strategiczna analiza porównawcza, którą możemy stosować i możemy ją stosować tak naprawdę we własnym życiu, pomimo, nie wiem, dla niektórych brzmią strasznie takie słowa jak kluczowe wskaźniki efektywności. To są naprawdę proste rzeczy. Jak chcemy, możemy sobie je skomplikować. Ale naprawdę możemy sobie takie wskaźniki dla siebie tworzyć. Często są to wskaźniki liczbowe, które sobie ustalamy. I po prostu, no, cokolwiek robimy, cokolwiek próbujemy osiągnąć, mamy zawsze jakiś punkt odniesienia. Mamy swojego benchmarka. Na tym polega benchmarking. Ja nigdy nie będę, nie wiem,
Bruce'em Lee, tak? Nigdy nim nie będę. Nigdy nie osiągnę tego. Ja będę kimś zupełnie innym. Jest punkt odniesienia i ja mogę tylko dążyć. Ja mogę dążyć i wcale nie do tego, żeby być Bruce'em, tylko żeby być lepszym chociażby w samoobronie. Ale to tylko taki przykład. Także benchmarking właśnie na tym polega. Mam nadzieję, że odkłamałem dzisiaj ten straszny mit biznesowy. Boże, ponad 20 minut do Ciebie mówię dzisiaj. Wobec tego życzę Ci przepięknego, przemiłego dnia. Mam nadzieję, że słonecznego, jeśli deszczowy, to tak jak tutaj ziemia aż oddycha. Powietrze jest przepiękne. Nawet ptakom się podoba, bo... O, jest jasność. Ptakom się podoba, bo śpiewają. Ja na dzisiaj kończę. Miłego dnia. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!